Piraci w 54. odcinku Assassin's Creed 4 Black Flag. To co tam się szykuje? Liniowiec, jeden kafel. Liniowiec, jeden kafel. Kurde, jesteśmy otoczeni totalnie. Dobra, coś mniej niebezpiecznego? Brygi. A tam mamy sojuszniczy. A może gdzieś się tepniemy, tak dla odmiany? Albo słuchajcie, dla odmiany podbijemy sobie Fort Charlotte. Sprawdźmy tylko, czy nie ma tu czegoś. Humbug. Humbug, kurde. Jak to brzmi dziwnie. Tu mamy już praktycznie wszystko na fulla. Tu tylko Nassau, Havana. No, tutaj tylko jeszcze Havana, Nassau. Tu jeszcze kilka tych podwodnych skarbów. Ogólnie jeszcze pozbierać te pierdoły, ale to wiecie, spokojnie. Na to jeszcze będę miał tyle odcinków, że spokojnie to wszystko zbiorę. A więc najbliżej byśmy mieli do tego to fortu, dlatego bierzemy się do roboty i to do ostrej roboty. Ja też bym pośpiewał, bo dzisiaj humorek mi dopisuje. Ale wiecie, ja fałszuję. Tylko nie wiem, czy ja dam w ogóle radę sobie. No i w tym właśnie będzie problem. Nie wiem, czy tak zadzierać z nimi od razu, czy lepiej sobie dać spokój. Zmienię szantę. I podgłośnię troszeczkę grę. O kurde, co to za spadki? Wypraszam sobie. Kurde, nie podoba mi się to. Szczerze mówiąc. Oh fuck! No to teraz mamy problem poważny. Chyba, że... Chyba, że będą tak pływać, żeby mnie nie wykryto. Dobra, teraz trzeba tak płynąć. Spokojnie, spokojnie. Okej, omijamy już ich. Bierzemy się za fort. Ja ryzykuję, odpowiadam za to, więc wiecie, co? Obszar niedostępny? Jakim kurde prawem? Fuck! Nie! A tak miało być zajebiście. Ale nie, fort mogę podbić. Dobrze. Już myślałem. Już myślałem. Tu jeszcze mogę zapolować na humbaka. Nie, na orkę. Chwileczkę. A! Ale lagło. Dobra, trzeba zniszczyć fort morski. Potem się zajmiemy polowaniem na orkę. Kurde. Się tam teraz szykuje ostra bimba. Dlatego my mamy już przesrane, od razu mówię. Przyspieszymy sobie mega. Dobra, atakujemy, atakujemy z moździerza już. Dobra. O kurde. Zlaczy trochę. Ale wiecie, teraz trzeba się bronić. Tym wszystkim, co mamy. Co? Aha, teraz trzeba się jeszcze ciebie do fali ustawić. Dobrze. Jak tam chcecie. A! I teraz spokojnie trzymamy się. Jeb. O kurde, trochę załogi straciliśmy. Panowie, spokojnie. A fuck. Fuck, 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 fuck. Dobra. Fire!
Dobra, jedna część portu zniszczona. I teraz bronimy się przed ostrym nawalaniem. Teraz trzeba będzie się cofnąć. Tak, trzeba będzie się cofnąć. Dobra. Obrona, obrona. Teraz obrona. Okej, dobra. Jest dobrze. Teraz moździerza, z moździerza! Jeb. O kurde, atakują nas. Trzeba będzie tego uniknąć. Albo kapa. Dobra, jest. Jakoś damy radę. Spokojnie. Bez obaw, ludzie. Damy radę. Aha, niebezpieczne fale. No, to super. Fajnie. O kurde, a! Jak nas te fale ubiły. Nie, no super, super. Teraz jesteśmy w pułapce. Kurde, ale żem się nie zorientował. No to mamy teraz skapę niezłą. Przez te niebezpieczne fale głównie. Dobra, podpłyniemy sobie bliżej. Ale nie, teraz to trzeba zniszczyć i to porządnie. Jest. Kurde, kapowo, kapowo. Trzeba teraz patrzeć na mapę. Ło. Dobra. Brasować, brasować mi to, panowie. Jest, dobrze. O, kolejne bezpieczne fale. Trzeba teraz uważać. Teraz to, panowie, ciup na fale. Dobra, jest! I tym razem nam się już nie oberwie. O kurde, ale nas trochę wywróci. Okej. Dobrze jest, spokojnie. Fale nas obronią przed kulami armatnimi. Ale nie no, masakra, powiem wam. Co, kolejne fale? No proszę was. Nie no, wybornie, wybornie. Wo. O kurde. Kolejną część załogi straciliśmy. Niedobrze. Jest coraz groźniej. Aaaa! Damy radę jeszcze? Nie, trzeba się trochę oddalić od nich. Bo jak tak będziemy szarżować za bardzo, to wiecie, to się dla nas może źle skończyć. Dobra, ja sobie użyję moździerza jeszcze. Muszę. Bo inaczej się nie obronię. Dobra, jest. Dajemy radę jeszcze. O, nie, no znowu fale. Dobra, obróć się w stronę fali. Jeb, dobrze! I paść! Tak jest! Oh yeah! O, ale dostaniemy z moździerza, nie? Dobra, mamy szczęście. Okej, dobra, teraz się trochę cofnijmy. Teraz sobie trafię na przykład właśnie tutaj.
Poszło, tak jest. Dobrze. Jeszcze możemy dać radę, spokojnie. A! Dobra. Trzeba się ustawić teraz jeszcze dziobem do tej fali. Bo zawsze może przyjść ta fala. A wiecie, niespodzianki zawsze są. Ale dziwne, że teraz fala nie atakuje. Ale to wiecie, teraz. Pięknie, dobrze. Damy sobie jeszcze radę, spokojnie. Musimy dać radę, to już jest ostatnia część fortu, obrony, fortyfikacji. Więc kurde, nie nawalcie mi lepiej, panowie. Bo inaczej będzie kapa. Dla nas wszystkich. A! Kurde, o! Niebezpieczne fale. Obróć się, jest. Dobra, możemy płynąć. Dobra. A teraz spadnij! Jeb. Dobrze. Poszło. O kurde. Nie, naprawdę epicko. Bardzo epicko. Mi się już to już podoba. Tak bardzo, że bardziej być nie może. O kurde. Teraz uważać na artylerię ich. Dobrze. Jeszcze raz tak walnę z moździerza. Tak dla zasady. Jeb! I już mamy wygraną! Tak jest! Epic! So much win! Dziękuję. Masakra, ale mamy już fort. Kolejny. O kurde, jak zladżyło. Jak zladżyło. Spokojnie, spokojnie. Opanuj lagi. Dobra. Jest. Ciężko, hardkorowo, ale się udało. Naprawdę opłacało się. Dobra, ogarnij się już lagu. Tak to nie mogę. O, really? Teraz mi mówicie o tym. Aha, fala, ale nie w moją stronę, to najważniejsze. Dobrze, to niech te fale ustaną. Dobrze, że nie w moją stronę. To była masakra. Jeszcze tak na koniec. Dobra, cumujemy, panowie. Tak jest! I fort już jest nasz. Dobrze, tylko teraz po prostu tutaj wskakujemy. A! Podobny fort do tych łatwiejszych. Dobra. Jedziemy. Kurde, nie no, zajebiście. Dobra, ruszamy. No, to już mamy więcej FPS-ów, mimo deszczu. Chwileczkę. I ja bym tu ich to sobie tak na początek powybijał. Jeb, dobrze. I po jeszcze jednego oficera. Biegnij, biegnij, stary. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Dasz jeszcze tam radę. Kurde, jakie wybuchy. Jeb, dobrze. I jeszcze wyżej. No kurde. Jeb, kurde. Jeb, uciekaj, uciekaj. Po niego. Jeb, headshot. A ty jeszcze się stawiasz? O, żywa tarcza. Ahaha, debil. Czekaj, a tobie headshota walnę. Albo i nie. Dobra, dajesz kolo, strzelaj, strzelaj, YOLO. Normalnie kolo, YOLO, strzelaj. Jeb. Proszę. A tobie już daję strzała po mordzie. Dziękuję. I reszta załatwiona. Taki banał, że to jest dla nas po prostu skarb. Aaa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 
angielski Ford. Dobrze, już nie jest angielski. W
sumie. Kurde. Daliśmy radę, powiem po całości, daliśmy radę. Ło, ho, 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 ho. Dobra, pięknie. Teraz kolejne rzeczy. O, dużo ich nie było, to dobrze. A może weźmiemy się za jeszcze jeden fort, co wy na to? Zaryzykujemy, nie? Bez niedaleko. W sumie. Zastanowię się jeszcze. Bo kusi. Naprawdę kusi do tego. Okej. Okay. Napraw statek. Tak, naprawmy kawkę, bo się już szkodziła trochę. Ulepszenia. Pancerz kadłuba kupujemy. Nie ma co. A, metalu już brakuje. Kurde, no. Jakie dziadostwo. Dobra, trudno. Ammo jeszcze sobie kupimy. Trzeba będzie jeszcze trochę uzupełnić załogę, bo trochę jej jest pusto już. Dobra, sprzedajemy cukier z rumem. Pięknie. Okej, okay, upgrade kawki. Teraz pancerz kadłuba jest już na maksa zrobiony, więc gówno nam zrobią. Jeszcze tylko parę upgrade'ów i kawka już naprawdę będzie mordercza. Dobra. Ja bym sobie jeszcze przeszukał tą kawkę. Znaczy kawkę, przepraszam. Charlotte. Z fragmentów animusa i skrzynek. Więc zanim się stąd zmykniemy, to... Ale ja wam mówię od razu, że ja bym jeszcze zaatakował ten ostatni fort. I ja nie żartuję. Ja mówię całkiem śmiertelnie poważnie. Tylko zabraknie mi załogi, więc wiecie, tu też będzie problem w tym. Ale zrobimy wszystko dla naszej załogi, żeby wiecie, było git. Tu gdzieś skrzyneczkę słyszę, jest ta nasza skrzynia. Trochę laguje, ale to nie, ja spokojnie na to uwagi nie chcę zwracać. Jest fragmencik danych animuska. I dzisiaj będzie ten mój obiecany specjal. Nie powiem czy jego dzieła, dowiecie się jak będziecie oglądać, bo naprawdę to będzie mega. Dobra, to będzie... Nie, o, tu się da wspiąć, dobrze. O to mi chodziło. I tu gdzieś będę słyszał skrzynię. A, tutaj. Jedna tylko, ale zawsze jedna. Tam. Jep. Okej, okay, dobra, mamy cztery naboje. Jep, jaki sus! A, Edward, trochę żeś przesadził. Za bardzo pogwiazdożyłeś, jak te 20 minut. Ale, no, lekko przesadziłeś. Niepotrzebnie żeś musiał tego susa robić. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Da się zmniejszyć poziom rozgłosu? Nie da się. Myśliwy zbieracz. Czy wykonać to zlecenie, czy nie? Zaraz zobaczymy. Witaj kaprze, Brytania kolejny raz udowadnia, iż jest wrogiem wolnego handlu międzynarodowego. Jej tak zwani łowcy piratów zatopili już wiele znamienitych i niewinnych okrętów. Musi spotkać ich za to kara, zwróć na siebie ich uwagę dowolnymi sposobami, które uznasz za stosowne, a następnie ich zniszcz. Dobra, fort sobie zostawimy na kiedy indziej. Teraz trzeba będzie statki łowców ubić. Ale jak? Aha, trzeba będzie sobie rozpoznawalność zwiększyć. No to kapowo trochę. Dobra, co my tam mamy? Liniowiec. Fregata, liniowiec. A zaatakujmy sobie tego liniowca. Albo tą fregatę najprzód. Zatop statki łowców. No to trzeba będzie sobie trochę rozpoznawalność zwiększyć. To wiadomo. Jeb już, z moździerza. Jebut, pięknie. Dobra. Dobra.
głowy. Ja tak się nie bawię. Dobra, trochę jej postraszyłem tymi kulami. A, jak dostali. Dobra, teraz wystarczy, że tak walnę. I tak już nie mają szans. Dobrze. Dobra, zbrasować to. I fregata nasza. Pięknie, pięknie. To będzie takie kolejne wyzwanie, ale damy sobie, myślę, radę z tym wyzwaniem. Pięknie, dobrze, atakujemy. Okej, okay, i już się bierzemy. Trzeba zniszczyć najpierw banderę. My się wespniemy jeszcze wyżej. Wiecie, o, tam mamy tą banderę naszą. Dajesz, dajesz, wyżej, jest, jest tutaj, no kurde. Lol, fajnie. Dobra, jest, mamy naszą banderę do zniszczenia. Tutaj, tutaj. Czekaj, weź go zaskocz. A, nie poszło. O, ładnie. Tu jeszcze jednego. Pięknie. O kurde, trzeba im trochę pomóc. Tutaj miecze. Dobra, pokonani! No tak, wiem, muszę podnieść ten poziom rozgłosu. To jest wiadome przecież, no. Oj, dobra. Naprawiamy kaweckę. Pięknie. Jep. Dobra, nasz poziom rozgłosu się zwiększa. Powolutku się zwiększa. Trzeba go tak powiększyć, żeby, wiecie, tych łowców przeciągnąć. Liniowiec czy nie? Ciężkie, ciężkie pytanie, ale weźmy liniowiec. Damy radę sobie z tym liniowcem, spokojnie. O, i tu jeszcze nam pomagają. Dobra, teraz trzeba uważać. A, nie zaatakują. Taki słaby ten liniowiec! Masakra! Słabiutko! Słabiutko! Lul! Jak szybko! Masakra! Ja cię kręcę, tak słabo to jeszcze nie było! Co?! Nie, liniowiec! Liniowca mi zatopili! Wyżule! Kurde! Wyżule zasrane. Nie, no ja wam to zapamiętam. Dobra. Trzeba jeszcze zwiększyć poziom rozgłosu. Ale no, co za szuje. Zabrali mi liniowca. Dobra. Ale jeszcze nas fregata zaatakuje. Więc liczmy się z tym właśnie jeszcze. Dobra, zaraz dopłyniemy. Dobra, atak. Dobra, jest, idzie wszystko. Dobra, unikamy, jest! Mamy już łowcę. Dobra,
Paść, paść. O kurde. Jep, już zniszczeni. A jeszcze ty. Spokojnie, chłoptasiu, stąd też dam radę. Dobra. Kurde, no. Dobra. Takie beczułki ci dam tutaj na początek. Czekaj. Zarzucę ci jeszcze tutaj moździerzem. Poczęstuję cię tym. O, kolejny przyszedł chyba po to, żeby oberwać. A, bryk. Bryk mi tu gówno zrobi. Jak szybko padł. Masakra. Dobra. Świetnie. Ja wskakuję od razu do wody. W dupie wszystko to mam. Dobra. Tak się chcemy bawić, nie? To już was tutaj zniszczę od razu. Okej, dobra. No, co ty robisz? Takie teraz kozaki jesteście? O, jak mi przykro. Jeb. Kurde, już padacie. O kurde, jakim cudem przecież miałem to zrobić. Jeb. Dobra. Dajcie mi przeładować broń. A jak nie, to macie przestranę u mnie. Dobra, poszło. No i padli. A nie mówiłem, padli. I już po nich. I co biedaki? I co zrobicie? A co szczekasz? Co mi pod nosem szczekasz? Won mi stąd. Już po was. Wysadzić mi to już w pizdu. Dobra. Czekamy na jeszcze jednego łowcę. O, kolejny łowca, dobrze. Tym lepiej. Jeszcze liniowiec do przejęcia. Co on sobie w sobie zawiera? Aha. Dobra. No to teraz. A w pizdu z tym. O tak. Ja nie będę tego przejmował. Nie chce mi się. Dobra. Tu już ode mnie ma przesrane kolega. Bo nie da rady przecież. Ja mam go na strzała w sumie. Jeb, poszło. No i dobra. O, udało się. Mamy misję już za sobą. No kurde, trzeba uważać. Kolejny łowca. Wo. Koledzy, spokojnie. Dobra, ruszajmy, ruszajmy. I teraz jeszcze szarża. Jeb. Dobrze, pięknie. Ale żeśmy sobie teraz nagieli. O kurde. Fuck. Dobra. Jeb. Jak nam to idzie, banalnie. I już padają, idy. A, zbudowaliśmy tym razem. Dobra. A, masz tu. Dobra. A ze mną nie masz szans, spokojnie. Jeb! Jak poszło. I jeszcze masz tutaj moździerz. O tak, pięknie. Dobra. Co wy tu macie w sobie? Metal. A tamten co? Aha, rum. Dobra, w sumie to można wysadzić. Dobra, poszło. A to...
Dobra, teraz uciekamy. Tak, uciekamy. Dobrze słyszycie. Tutaj. I trzeba będzie trochę zapłacić za to, żeby nam zniwelować rozpoznawalność, bo żeśmy trochę teraz nagięli wszystko. Ale misję wykonaliśmy, tak czy inaczej. Dobra, masz tu pan dwie stówy. Można jeszcze raz? Czy już nie? Sprawdzę, czy może jeszcze raz. A, dobra. To dobrze. Dokumenty! A to sobie wykonajmy jeszcze jedną misję. Co tam dla nas? Witaj, kaprze. Hemis Courage przewozi dokumenty sugerujące, iż uczciwi kupcy, tacy jak ja, zajmują się nieprawościami. Dokumenty są oczywiście sfałszowane, ale i tak należy je zniszczyć. Ufam, że mogę pozostawić je tę delikatną sprawę w twych rękach. Sprawnych rękach. Tak jest. Przyjmujemy zleconko. Odszukaj HMS Courage. A! To będzie jeszcze banalniejsze zadanie od poprzedniego, więc damy sobie radę to zrobić, zanim skończymy odcinek. Dobra, ruszamy! Ruszamy od razu. Bez zgadania. Okej. Orzesz, kurde. Żartujecie chyba sobie. Ja pierdol. Dobra. Tu już trzeba będzie się naprawdę mega postarać. Bo czuję, że to będzie najtrudniejsze wyzwanie. Myślałem, że to będzie łatwe, naprawdę. Liczyłem na to, że będzie łatwe. Fregata, bryg. Kurde, nie. To będzie masowa epickość. Chyba, że szybko pokonamy ten liniowiec. Dobra, zatopimy go za chwileczkę. Tylko trzeba ich oddalić od siebie. Matko. Nie, to będzie masakra. Chyba, że mam taki plan. Chwileczkę. Zanim... O! Ja już wiem! Już wy chyba wiecie, o co chodzi z moim planem. Dobra, skoczymy jeszcze, damy radę wskoczyć. Dobra, jest, damy radę jeszcze, damy radę. A już po was, gnidy. Już po was, nie dacie rady. Już ja was tu zniszczę. I jak ja ich tu ładnie zniszczę. Kurde, tamten mnie wykryje. No i co? Gówno! O, oh, fuck. Pięknie, nie. Epicko. Teraz ich tak zniszczymy, że oni się nie pozbierają. Poważnie. Jeb. Taki właściwie był mój plan. Jeb, już was tu nie ma. Dobra. Kurde, to będzie masowa mordownia. O, podwójne zabójstwo, pięknie! O, jak dostali. O, i po tobie. Pięknie, piękne zakończenie. Jeszcze tutaj mamy kilku do wykończenia, więc to nie koniec. Nie, poszło. Jeszcze ciebie tu trzeba wykończyć. Je! O tak. Ktoś jeszcze? O, ostatnia osoba. O ty. Tak kozaczysz? O, już po tobie. I ostatni. Tutaj, tam, do morza. Za burtę. Dziękuję. Jest. I teraz mamy ułatwienie, bo ja mogę ich sobie zatopić.
I już mamy misję za sobą. Gówno, a nie 60 level. Takie gówno, syf, normalnie. Ale pewnie coś jeszcze trzeba będzie zrobić, nie? Założę się. Dobra. Pięknie, to było dobre posunięcie. Czekaj no, ja już ich tutaj zmasakruję. Dobra, jedziemy. Coś pewnie trzeba zrobić, nie? A, zniszcz zapasy prochu. Dobra. A tam... Aha, trzeba przeładować broń. To jest raz. Chyba, że z Folgierzy uda mi się to zniszczyć. Czekaj. Niech no się zbliżmy trochę do nich. O, udało się. Tam jest drugi i trzeci. Dobra. Kurde, chcę tam doskoczyć. No i co oni tam będą robić? Z kim oni będą walczyć? No kolego, daj mi trochę miejsca na wspinaczkę. No i na co oni tutaj liczą? Przecież tu już walki nie znajdą. Dobra. Jaki ze mnie debil. Się wysadziłem i poszło ze mnie. Dobra. Sorry koledzy, ale się wysadziłem. Już tak mogę to ująć. Je, poszło. Dobra. No i udała nam się misja. Dwie kafle dla nas. Naprawiamy kawkę. Nie, no świetnie, brawo, brawo. Tak zrobiłem, inaczej nie chciałem mi się postępywać. Dziękuję bardzo. Okej. Jeszcze raz, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 54 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i żegnam się już tutaj z wami. Tepnijmy się do... gdzie to było? Do wielkiego kajmanu chciałem się tepnąć jeszcze. Tak na szybko. Wielki kajman jest, dobra. Bo tam mamy jeszcze misję asasynów, ale to sobie zrobimy w następnym odcinku. Dlatego ja się już tutaj z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie. I jakbyście mieli jakieś pytania co do dzisiejszego specjalu, który będzie na moim kanale, to piszcie w komentarzu pod tym odcinkiem albo gdzie chcecie. Ale to będzie niespodzianka, to będzie super, ultra, mega niespodzianka. Dobra, trzymajcie się, na razie, yo, z asasynem Taino.